Klo babcia, klo dobry. Klapa od kloba zamknięta, ale ponieważ piątek to weekendu początek, więc nałożę perły, żeby było elegancko. Bo w klopie musi być zawsze elegancko. Przedstawiam Wam filmik z cykla Zagadki ojczyzny polszczyzny. Byłam ostatnio u doktora i ten lekarz spytał mnie surowo. Ile razy w nocy oddaje pani mocz? To ja się spytałam, tak, znaczy siusiu robię? Mocz ile razy pani oddaje? No to tu mamy kłopot. Dlatego, że komu po nocy ja mam oddawać swój mocz? Ile razy to nieważne. Swój mocz mam oddawać po nocy i w jakiej formie? Wszyscy wiemy, że mocz jest raczej płynny. W kostkach się moczu nie oddaje, tak? Nie robi moczu w kostkach, czyli w jakiej formie? No płynny. Czyli co, mam w kopertkę wsadzić, żeby komuś dać? Albo nie wiem, galaretkę zrobić z moczu i dać w takim ładnym pudełeczku? Oczywiście galaretkę mogę zrobić z moczu, bo z każdego płynu da się zrobić galaretkę. Tylko pytam się tak. Ja zrobię tej nocy galaretkę, nie będę spała, klop dziadek nie będzie spał i będzie płakał. Zrobię galaretkę i co? Co dalej? No to też bez sensu. No oczywiście można ten mocz wlać do jakiegoś pojemniczka, prawda? Do kubeczka. No. A. I to mi przyszło do głowy, że a. I wtedy oddaję mocz do analizy w tym kubeczku, pojemniczku, prawda? No ale w nocy? W nocy dawać mocz do analizy? No jak poczekam na dzień, to mocz już nie będzie oddany w nocy i to już się w ogóle nie liczy. No ale dobra, dobra, pomyślmy. Ale jak znajdę takie miejsce, gdzie za grubą kasę mogę oddać mój mocz do analizy całą noc, to jaką mam pewność, że ten mocz mi potem znowu oddadzą. Przecież ja im to daję, żeby mi oddali, bo to jest mocz z mojego pęcherza moczowego i wara od mojego moczu. Proszę mi oddać ten mocz. No, tym bardziej, że ostatnio, słuchajcie, słyszałam w telewizji o skandalicznym zdarzeniu. Otóż na Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni miał miejsce taka oto rzecz, miała miejsce, że taki to a taki reżyser odebrał nagrodę Złote Lwy. Rozumiecie? Odebrał. Ja się pytam, komu odebrał? Ktoś dostał, a on odebrał, cap, carapi odebrał? Jeszcze o tym się w telewizji mówi? Przecież to skandal. No i dlatego mój mocz jest w wielkim niebezpieczeństwie. Nie oddam moczu do analizy i nie będę oddawała w moczu ani w nocy, ani w dzień. O nie. To jest mój mocz. A w ogóle kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Prawda? Tak się mówiło na moim podwórku 70 lat temu. No. Pozdrawiam Was. Klop.